Witajcie kochani, w dzisiejszym mierzymy. Dzisiaj jest Zara. Dzisiaj będę mierzyć nowości styczniowe, czy tam grudniowe z ostatniej kolekcji. Na ostatnim filmiku robiłam wyprzedaże, być może jeszcze zrobię. Cały sklep jest w wyprzedażach, ale dzisiaj chciałam zmierzyć coś z nowości. Pierwsze rzeczy mam już na sobie. Jest to koszula kolorowa, różowa. Do tego czarne, eleganckie spodnie. Włożyłam już koszulę w środek. Ona jest taka długa, dotąd gdzieś. Ja ją włożyłam już do środka. Spodnie czarne z wysokim stanem. Do tego założę eleganckie bodki. Wybrałam takie bodki materiałowe w rozmiarze 37 i one kosztują 49,99. One nie są czubate. Obcas taki fikuśny. Teraz wszystkie buty są takie fikuśne. Są też szpile, ale właśnie bodki mają takie fikuśne obcasy, które są bardzo wygodne. Założę te buty, zobaczymy jak będą wyglądać na nogach. Ok, założyłam buty. Ten rozmiar jest na mnie dobry, ten 37. One są takie bardzo wąskie te buty, także jeżeli ktoś ma szeroką stopę, tak jak ja, mogą troszeczkę ściskać. Nie wiem, może by się rozeszły jeszcze. Pokażę wam z daleka jak wyglądają te spodnie. Spodnie mam w rozmiarze S. Tak, są jeszcze XS-ki i kosztują 29,99. To jest 50% bawełna, 50% poliester spodnie. One mają tutaj takie fajne kieszenie, wygodne. Nie ma szlubek, ale wysoki stan. Tutaj na taki zatrzask i zamek. Pokażę wam jak z tyłu wygląda. Z tyłu mają taką gumkę tutaj z tyłu. Tak się prezentuje z tyłu. Tak z tymi bucikami. Te buciki są złączone takim sznurkiem. Dlatego te spodnie tak tutaj są podniesione troszeczkę. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Są bardzo wygodne. Jak się prezentują. Fajnie te buty wyglądają. Naprawdę fajnie. Bardzo wygodne. Bardzo wygodny ten obcas. W ogóle nie czuć, że jest silny obcasie. Jak wam się podoba koszula? Koszula to 100% poliester. Ja rozpięłam tutaj te guziki. One są bardzo ciekawe, te guziki. Takie złote i w środku mają ten kolor właśnie, co jest też na koszuli, różowy. Tutaj. Tutaj już jest inny guzik. Także wszystko takie przemyślane jest. Są dwa kolory na tym guziku. Tutaj guzik jest jasny. Tutaj jest pół na pół. Tutaj jest jeden kolor, tutaj jest drugi kolor. Także tak fikuśnie trochę. Ale fajnie, fajnie. Podoba mi się. Koszula jest bardzo wygodna. Rękawy są dopasowane do samej góry. Mankiety są piękne tutaj. Ślicznie to wygląda. Koszula jest taka błyszcząca. Tak się prezentuje z tyłu. Ja tą koszulę mam w rozmiarze extra small i ona kosztuje 29,99 funta oczywiście. Wszystko podaję w funtach. Tak się prezentuję do tych spodni. Bardzo podobają mi się te spodnie. Wziąłam rozmiar S, bo wydawało mi się, że będą dobre i myślę, że są ok. Może XS mogłoby być troszeczkę za wąskie, może w nogach. Z reguły zawsze mam XS-ki, ale to też zależy właśnie. Zależy jaki krój, zależy które spodnie, czy dżinsy, czy materiałowe. Tak się prezentuje z koszulą. Teraz przymierzę taką bluzeczkę w paski do tych spodni. Ona jest taka krótka, ale spodnie mają wysoki stan, także myślę, że będzie fajnie to razem wyglądać. Mam tą bluzeczkę na sobie teraz. Szczerze mówiąc, myślałam, że ona jest troszeczkę dłuższa. Widać tutaj brzuch. Być może te spodnie są po prostu za niskie. Może lepiej by było, jakby one były wyższe tutaj. Podoba mi się ta bluzka, podoba mi się jej kolor. Także szkoda, że ona nie jest jednak troszeczkę dłuższa. Fajne paseczki. Niebiesko-jasny z takim ciemnym niebieskim. To jest rozmiar S i ona kosztuje 19,99. To jest 71% wiskoza, resztę to poliamida. Jak wam się podoba ta bluzka? Mówię, no na pewno nie do tych spodni. Myślałam, że po prostu będzie się łączyć albo ta bluzka po prostu wejdzie w te spodnie i będzie fajnie wyglądać. No niestety. Fajny kolor, wszystko fajnie, tylko trochę za krótka, jak dla mnie. Rękawy fajnie długie. Kolor fajny. Szkoda, naprawdę szkoda. No ale dobrze wiedzieć, jak to wygląda.
po założeniu. Ja mam jeszcze do przymierzenia takie jasne spodnie, eleganckie. One mogą być wyższe, także ja spróbuję przymierzyć je z tą bluzką. Przymierzyłam te spodnie, jak widać one są już dużo wyższe i już łączą się z tą bluzeczką, także fajnie. Spodnie są bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne. Tutaj pięknie podkreślają talię. Nie ma kieszeń, tutaj na taki zatrzask, zamek. Z tyłu bez kieszeń, zaraz Wam pokażę, jak z tyłu się porównują. Bardzo, bardzo takie milusie są. To jest 70% poliester, reszta to wiskoza. No bardzo milusie, bardzo fajne. Nie wiem jeszcze, czy są one w innych kolorach. Znalazłam tylko ten. Tak się prezentują. Tak tyłek wygląda, nie wiem. Czy? One są takie przed kostkę. Ja założyłam te buty jeszcze do tych spodni. Nie wiem, czy one... Nie, no wygląda ok. Wygląda ok. Tylko mówię, ten pasek i tak nie mogę za bardzo się ruszać. Wyglądają fajnie, naprawdę fajnie. Szkoda, że ma kieszenie. Lubię kieszenie. Myślę, że prezentuje się fajnie. Widziałam jeszcze tą bluzkę w kolorze takim szarym. Też bardzo ładnym, ale chciałam spróbować właśnie coś z niebieskim. Myślę, że wygląda ładnie w tym kolorze. Naprawdę spodnie są rewelacyjne, są bardzo wygodne, są wysokie, tutaj pięknie leżą w biodrach, w talii, nic nie ściska. Ja mam rozmiar XS i one kosztują 29,99. Piękne te spodnie są po prostu. Jakiś włos jest. O, cudowne, cudowny kolor. Taki jasny beżowy, tutaj pięknie się układa, także idealne są, naprawdę. Ja mam jeszcze ostatnią rzecz, którą zmierzę. Jest to taki beżowy sweterek, przymierzę ten sweterek do tych właśnie spodni. Założyłam sweterek, on jest taki krótki, szeroki. Myślę, że fajnie wygląda razem z tymi spodniami. Pokażę Wam z tyłu. Tak się prezentuje. Spodnie są z wysokim stanem, on jest szeroki, krótki, także wygląda razem bardzo fajnie. Tu wserek, trzy guziki, takie jasno-beżowe z brązowym. Ten sweter jest bardzo taki milusi. On się składa z poliester, nylon, akryl, tak po 30%. Jest fajny, naprawdę jest fajny. Nic nie drapie, nic nie zadziera się tutaj o ręce, bo czasem tak jest, że po prostu szarpie. Czuję się w nim bardzo dobrze. Tu dekolt jest to ok. Jak myślicie? Fajnie razem wygląda. Myślę, że fajnie ten spacer wyglądałby do tych czarnych spodni też. Rękawy są ok, długie. Myślę, że fajnie zostaw razem. A jeszcze powiem Wam tak, to jest rozmiar S. To jest już najmniejszy rozmiar, jaki jest tego swetra. I ta metka. Rozmiar S i kosztuje 32,99. Także nic dzisiaj, co mierzę, nie jest przecenione. Wszystko jest z nowej kolekcji. Jeszcze raz Wam pokażę, jak się prezentuje. Ok, na dzisiaj to wszystko, co przygotowałam dla Was. Napiszcie w komentarzach, co podobało Wam się najbardziej. Widziałam, jest dużo nowych sukienek, także być może zrobię następne wideo o sukienkach krótkich z długim rękawem. A na dzisiaj to wszystko, także do następnego razu. Cześć!